Degustacja piwa produkcji firmy Fickoland. No, zaczynasz. Szanowni Państwo, dzisiaj przetestujemy piwo uważone przez Ficka. Bardzo jestem ciekaw, na jakich słodach to jest zrobione, jakich miele. Nowozelandzkie podobno. Aha, nowozelandzkie. Tak. Fantastycznie. No niestety szczegółów etykieta nie podaje, w zasadzie jak to widać, brak etykiety. Nie ma etykiety, tak. O, no, nowy degustator. To jest też degustator piw. Dobrze. On jest degustatorem szklanek. Przede wszystkim, już przez butelkę widać, że jest dość klarowne, lekko mętne i widać, że osad się zebrał cały na dnie. Także jest odpowiednio też schłodzone. Osad jest właśnie na dnie, także nie jest trząśnięte. Będziemy otwierać. Nie przynudzaj też, dobra? Dobra, no to otwieramy. Zapach. Proszę bardzo, zapach zaraz. Najpierw nalejemy trochę. Widać już, że nasycenie jest takie, no dość powyżej średniej. Dużo bąbelków widać. Nie wiem, czy to jest nie, widoczne. Nie, słabe światło mamy. Okej. Okay. Dobra, no to nalewamy. Się na nich patrzy. Piękna barwa. A po czym po ściance nie lejesz bardziej? Specjalnie, żeby zobaczyć, jaka piana. Dobra. Mało piany. O, trochę robi trochę więcej. Piana całkiem gęsta. Zobaczymy, jak szybko opada. I czy jest właśnie? Tak. Lacing jest... Narwik, odejdź. No, całkiem spory. Całkiem fajnie to wygląda. Ciutko taki średni. Jest rzeczywiście lepka piana. Jest... przykleja się do ścianek, ale schodzi. Bo szklanki dobrze nie umyłeś. Natomiast jest fajnie. Jest rzeczywiście fajna. Jest gęsta, taka jak przy... troszkę nawet jak przy IPA-ach. Przy India Pale Ale. Ale to ładna. Jest IPA. I... tak. No. Ale ładnie pachnie. Opada dość szybko. Dobra. Fajnie pachnie. No, dobra, opada a dość mi szybko. Też nalejesz? Zaraz ci naleję. Ja też chcę. Najpierw się z potem ministrem. Otóż to. A na końcu kościelny, dobrze, czyli ty dobrze. Darwik. Oceniamy teraz, proszę, klarowność. No taka jest, mętne jest troszkę, takie fajne. Lekko mętne. Nie jest całkowicie klarowne, nie jest całkowicie mętne. Takie trochę bym porównał jak przy piwach pszenicznych. Może troszkę bardziej klarowne nawet. Bardzo, bardzo ładnie. Nie no, bardziej. Barwa jest taka bursztynowa, troszeczkę w miedzianą, w czerwoną przechodząca. No to bardzo, dobra, bardzo ładnie no to jemu tam na barwie ten dalej. Co on je? Narwik, co ty jesz? Przyznaj się. Dobra. No to teraz zapach sobie przetestujemy. Weź, bo on Ficek się zanudził, będzie to o, wyglądał. Bardzo ładnie. No, fajnie pachnie. Bardzo taki... żywiczny. Bardzo kwiatowy, i lekko żywiczny. Cytrusowy. A ja czuję żywicę. Czekaj. Czujesz tam żywicę? Czuję słód. Lekko słodowy, ale bardzo zrównoważony właśnie, nie, taki umiarkowany. Dużo, dużo kwiatowego. Bardzo kwiatowy. Trochę cytrusowy, trochę właśnie żywicy czuć. Leciutko chlebowy. Narwik. Czuję tak, takie słody. To jest taki pale ale fajny. Narwik też chce. Narwiku, odejdź. Odejdź, piesku. Pieski nie piją. Bardzo, bardzo przyjemny zapach. Dobra. Ciutko, kochanie. Siad. No jest siad. Szczególnie te cytrusy. Leżeć. Nie chcę łapy, leżeć. Kwiaty, cytrusy, żywica, to się najbardziej wybija i jest taki właśnie pale ale. Ty z tymi cytrusami to nie przesadzaj. Czekaj. Leżeć. No i... leżeć. Chmiel. Wydaje mi się, że to jest... Powiedziałam. Wydaje mi się, że to jest na chmielu amerykańskim. Nie, ale mówiłam też na tym. Nowozelandzkim już. Ale ciekawe, bo właśnie bardzo, bardzo podobne do chmieli amerykańskich. Ale pach,
pachnie. Dobra, przejdziesz do smaku już i możesz mi już nalać, możesz. Zaraz, sama ty naleję, zaraz. Wiesz? Nie, bo to jest z osadem nalejesz. Dobra. Ja lubię osad. Dobrze, naleję już. Z osadem. No nie, właśnie, bo takie osady tutaj. Chociaż. Pytanie, czy to jest tylko drożdżowy osad? Bo wiesz, przy IPach się drożdży raczej nie pije. Nie, możesz, ale ja zawsze piję z tym. Pokazać, wiesz, jak ładnie piana się układa też. Narwik, chodź tutaj. Chodź tu, piesku. No ale ta piana jest skromna. Właśnie powiedziałam, że idealna, bo nie ma jej no za dużo. Dobrze, bardzo właśnie bardzo fajna jest ta piana. Dobra, no to piję. Jeszcze troszkę. Ja cytrusu bardzo mało czuję. Jest mocny chmiel. I to jest tak jak właśnie przy Pale Ale. Wiesz co, czuć? Słody zdecydowanie. No czuć. Słody bardzo, ale tak. jest też... Ale wiesz co... Ale nie wysuwają się jakoś na tak, ale minusem jest to, że trochę... Chmiel właśnie z takimi cytrusami. Ale posłuchaj, minusem jest to, że w zapachu czuć alkohol trochę. Czujesz? Nie czuję szczerze. Ja przynajmniej trochę... Nie, zupełnie nie alkoholowe. Dobra. Nieco się przebija przez te wszystkie inne smaki. Dobra, degustuję. No ale, każdy ma inny wech. Niezłe, nie? Ej, kurwa, jego pierwsze świetne piwo. Ej, wow. Ej, to jest jego pierwsze piwo. Fizek, dobra robota. Czuję duży ibu tutaj. Oj, no, duże. No nie, goryczka jest bardzo wysoka. Jest mocna, jest mocny chmiel właśnie. Jak dla mnie to jest India Pale Ale. Bardzo. No, bardzo. No IPA, ale... Co ciekawe... Ja czuję to alkohol. Mikołaj, ale ja czuję to alkohol. Ja czuję. Tego nie czujesz? Czuć. To jest minus. Co ciekawe, nie jest jak Imperial IPA, to znaczy nie są tak mocne słody. Jest właśnie zrównoważone. Baron. Się rozłożył. I drugi Baron. Nie. Świetna goryczka. Znaczy no, świetny chmiel. Goryczkę, jak dla mnie za bardzo. Czuć te cytrusy, właśnie, kurczę, zupełnie jak chmiel amerykański. Co tu jeszcze czuć? Jest takie, no tak jak już to było widać, jest takie powyżej średniej nasycenie. Czuję się te bąbelki. Dobra, to teraz po kolei. Nie, ale jak na IP, ale czekaj, na IP, jeśli chodzi o IP, to jest na scenie, jest dobre. No dobra, może trochę zbyt wysokie. No. Pierwszy ale smak, nieco, pierwszy smak to właśnie jest troszkę przybity przez to nasycenie. Tak. Zaraz potem wysuwa się chmiel. Jest dużo, dużo takiego. Bardzo mocno ta goryczka uderza. Ja to, mi osobiście to bardzo odpowiada, bo uwielbiam właśnie takie IPy, takie z mocną goryczką, mocno zaznaczoną. Tak, drugi smak to jest właśnie ta mocna goryczka, trochę ze słodem i cytrusami czuć. Na koniec zostaje goryczka. Zostaje. Tak, zostaje no, mocno zostaje na języku. Szczególnie na tylnej partii języka. No tak. I po bokach, no. Ale no, to nasycenie trochę niszczy na początkowe troszeczkę wrażenie. Troszeczkę za wysokie, no. No. Troszeczkę za wysokie, ale minimalnie. Jak dla mnie rewelacja. Nie, no, no może rewelacja? Nie, ale, nie, ale przez to, że jest, goryczka, no to rozumiem, że no, czy... lubisz takie. Jak dla mnie, nie, no rewelacji nie ma, ale jak na pierwsze piwo to fantastyczne. Jak na pierwsze to w ogóle mistrzostwo. Tylko minus jest właśnie nasycenie i ja tutaj czuję alkohol jednak przez to trochę. Ale być może to nasycenie daje mi to wrażenie. Ale zabawu też trochę, Nie widzę, się pije, tym bardziej to nasycenie właśnie, tak zabija ten, szczególnie pierwszy smak. A na retronosie? Chce się posmakować. Różnica na retronosie? No to cały czas tak robię. Na retronosie lepiej smakuje. Troszkę. Wszystko smakuje lepiej na retronosie. Jest, kurczę, świetne. Szczerze mówiąc,
100 razy lepsze niż się spodziewałem. No ja też. Pycha. Ja naprawdę. Też. Tak, takie piwa lubię właśnie, takie z mocną, bardzo głęboką, niską goryczką. No. Rewelacja. No. Polecam.